DFDK Studio prezentuje. Nad ranem w lesie znaleziono ciało młodego mężczyzny rozszarpanego przez dzikie zwierzęta. Policja cały czas szuka świadków oraz ustala szczegóły zdarzenia. Jest to pierwsze takie zdarzenie od dawna na terenie lasów państwowych. Kurwa, Marek, odbieraj! Halo! Hej, słyszałeś, co się stało? Co? Nie, nic nie słyszałem! Daj mi spać, człowieku! Oskarowi się nie udało. W wiadomościach znaleźli ciało w lesie. Jego! Szajse, co robimy? Za 30 minut u mnie? Dobra, już jadę. Dobra. No nareszcie. Dobra, to co? O, dzień dobry. Czy mogę pomóc? Komisarz Rutkowska i komisarz Nowak. My w sprawie zabójstwa mężczyzny w lesie. Czy możemy wejść? Oczywiście, zapraszam do pokoju. Możesz sobie usiąść? To ja się rozejrzę. A ja zadam kilka pytań. Czy znał pan pana Oskara Bednarka? Tak, jest to mój przyjaciel. My w sprawie wiadomości, którą pan otrzymał. Jakiej wiadomości? Oskar napisał do pana w SMS-ie, że zaraz zginie. Dlaczego akurat do pana? To Oskar nie żyje? Jego ciało znaleziono w lesie. Lala. Jola, możesz tu podejść? Jasne. Jest pan zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Jeszcze raz, powiedz nam, co się stało z twoim przyjacielem. Mówię, że nic nie wiem. Zaczniesz gadać? Czy mam cię inaczej potraktować? Kurwa, mówię, że nic nie wiem! Czym jest projekt Monet? Kim jest Darek? I co ma z tym wspólnego? Kto ci pomaga? Darek, moja droga, jeśli nie odszedł daleko, to nas znajdzie. A wtedy pożałujecie, że nie pozwoliliście mi działać. Zaprowadź podejrzanego do celi. Kurwa, nie wiecie, co robicie! On was znajdzie! Musimy znaleźć tego całego Darka. Rafał! Rafał, jesteś? Kurwa, zabrali papier. Muszę się pozbyć reszty dowodów. Zastanawia, dlaczego Rafał nie powiedział nam, kto zabił Oskara. Wydaje mi się, że on współpracował z Darkiem. Mhm. Ugadali się, bo Oskar za dużo się dowiedział. Dowiedział się czegoś, czego nie powinien wiedzieć. No więc musieli się go poznać. Tak, to racjonalne. Powiem wam, ciekawe jak to co oni sobie wymyślili.
Ale dobra, to teraz okej, skupmy się. Szybko znajdziemy jakieś poszlaki. Znajdziemy Darka. Brawa, to są i wasze. Dobrze, dobrze. Rzuć siekierę. Ręce do góry. Odwróć się. Kim ty jesteś? Posłuchaj mnie. Nie ma czasu. Musimy działać, zanim on tu przyjdzie. Rozumiesz to? O czym ty mówisz? Darek. O tym mówię. Kim jest Darek? Darek był naszym przyjacielem. Razem pracowaliśmy nad rozwojem możliwości psychofizycznych ludzkiego ciała. Pewnego dnia nasza kuracja się udała. Darek postanowił ją przetestować na sobie. Chciał stać się niezwyciężony. No i się udało. Ale równocześnie stał się żądną krwi bestią. Nie mogliśmy nic na to poradzić. Chcieliśmy upozorować jego śmierć. No i to zrobiliśmy. Zabraliśmy go do laboratorium. No i podczas jednej z prób Darek upadł. No myśleliśmy, że nie żyje, dlatego wysłaliśmy Oskara do lasu, żeby zakopał jego ciało. No gdy dowiedzieliśmy się, że Oskar nie żyje, doszło do nas, że Darek też nie zginął. No i chcieliśmy z Rafałem spalić dowody, no ale wy go aresztowaliście. Nie ma czasu. Musimy coś zrobić, zanim on tu przyjdzie i nas zabije, rozumiesz to? Musimy współpracować. Jaką miałam gwarancję, że mnie nie okłamujesz? Żadnej. Ale co masz do stracenia? Chyba, że on tu przyjdzie i nas wykończy. Rozumiesz? A! Krzysztof, słyszysz? On już nam nie pomoże. Teraz musimy skupić się na znalezieniu Darka. Rozumiesz? Zajebę go. Kurwa siekiera. Rozgląda się uważnie. On może pojawić się wszędzie. Chodźmy lepiej do auta. Wycofajmy się. Nie, musimy go zatrzymać tu i teraz. Nie, wezmę posiłki. Chodź. Dobra, to gazem do auta. Kurwa, co to było? Nie wiem, sprawdzę to, czekaj. Czekaj, to koniec! Czyli to był ten Darek? Tak, to był. Nic ci nie jest? Nie, najważniejsze, że Maciasz już nikomu nic nie zrobi. Dokładnie. Teraz wezmę techników. Niech oni zabezpieczą tutaj teren, a my jedziemy. Jedź. Jak ty go kurwa zabiłeś, co? Zapomniałem, że jest kurwa nieśmiertelny!